typowy mecz walki, typowy mecz takiej nowoczesnej koszykówki, gdzie jest dużo zmian, prowadzenia, runów tak zwanych, nie wiem w sumie jak to, serii punktowych, o może tak, w jedną, w drugą stronę. No nie jest to nam obce, dużo razy w sezonie tak mieliśmy i wiele razy wychodziliśmy z tego zwycięstwo, nie zawsze oczywiście, ale na szczęście dzisiaj też się udało. Nie boimy się, wyjdziemy, walczymy o każdy centymetr walki, to walczymy o wygraną w każdym meczu i na pewno to będą fajne mecze. A my mieliśmy trochę, że tak powiem, swoje problemy z koncentracją, z takim graniem swojego, no ale w końcówce udało się dogonić zrywem i jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Pierwszy historyczny, że tak powiem, na tym szczeblu, play-offy w Opolu, więc cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym, bo kiedyś byłem tutaj jako zawodnik drugoligowy, teraz jestem jako pierwszoligowy. Elegancka sprawa. To była sinusoida. Były dobre chwile i słabe chwile, że tak powiem. Mieliśmy dobre mecze, które po prostu uskrzydlały całą drużynę. Serię po 3, po 2 zwycięstwa z rzędu, a później przychodził mecz, który nie poznawaliśmy siebie całkowicie, więc taka sinusoida jest najlepszym odzwierciedleniem tego sezonu.